Live shot to generalnie bardzo dobre szoty robi. Live shot generalnie bardzo dobre szoty robi. No tak. Tak zrobiłem. Udało się na spontanie. Dokładnie, dokładnie, mówiłem tak i się udało. Widzisz, mordo? To co ci tłumaczyłem. Można być jakim się jest, wszystko można robić. Kieropodero Marcin, ale... dzisiaj jad na wakacje i jak co zbędę dopiero za miesiąc modowal. No trzymaj się, Quairo. Dziękuję za pomoc, miłych wakacji. Zasłużyłeś na wakacje, leć wariacie. Leć śmiało. Powiem tak. Powiedziałem coś takiego, że wiem, że można zdobyć w chuj widzów, kupując alkohol. Kupujesz alkohol, robisz streama. Miałem rację, prawda? Można? Można. I czy to się opłacało? No to można mój stream jako doświadczenie potraktować. Patrzcie, to jest takie jedno wielkie, kurwa, doświadczenie. Powiedziałem, że można mieć w cholerę widzów, czyli dużo widzów, jak, kurwa, napierdolisz się na streamie. Napierdoliłem się jak świnia, rozjebałem telewizor, rozjebałem też dwa monitory, straciłem dziewczynę i o mały włos koleżkę najlepszego. I miałem 10 tysięcy, 14 tysięcy widzów chyba w najlepszym momencie. Bo mam screena gdzieś. 14 tysięcy widzów. I zobaczcie, jakie są straty, ale czy jest jakakolwiek korzyść, że tyle ludzi było na streamie? Jeśli 50% z tych ludzi ma o tobie chujowe zdanie. Jeśli 50% z tych ludzi ma o tobie teraz chujowe zdanie i wyrobiłeś sobie złą opinię. Pozdro, dziękuję. No, słuchaj. I co, pokazałem, że można kupić alkohol, można mieć w cholerę widzów, ale czy to się opłaca? Nie opłaca się, traci twój wizerunek. Tracisz ty, bo niszczysz sprzęt w domu. To jest akurat... Póki tam masz kasę czy coś, to jest chuj ten sprzęt. Mimo wszystko ja też tej kasy jakoś milionów, kurwa, to ja nie mam. Także boli mnie pizda za ten telewizor, że tak powiem. No boli mnie pizda za ten telewizor, tak? Boli mnie dupa. Boli mnie dupa. Za dwa monitory też boli mnie dupa. Cherry Gamer, dziękuję. Pozdrawiam Islandię. I co? I widzicie? Wy tak gadacie, niektórzy, ci hejterzy tacy. O, masz 2000 widzów, jesteś skończony. Nie, mordo, bo idziesz po alkohol, masz 15 tysięcy. I to jest zawsze. To możesz być początkującym streamerem. Jeśli tak zrobisz, masz w chuj widzów, bo jest rozgłos. O, chodź, zobacz, ty podpierdala patole, zobacz jaka łajza. W internecie jest tak, że ludzie lubią oglądać gorszych od siebie. Lubią, kurwa, a on jest zjebany, ja to nigdy czegoś takiego bym nie zrobił. Dobrze, że mnie matka tak wychowała, nie inaczej. Rozumiesz? Na psychologiczny, kurwa, punkt. Tak to działa. A ja o tym dobrze wiem, dlatego wiedziałem, że Drunkstream daje ci w pizdę widzów. I taki jest content. Ludzie będą lubić to oglądać dożywotnio, będą tego bronić do końca. Do końca, bo ludzie lubią show. Do kina nikt nie musiał biletu tego dnia kupować, prawda? Nikt nie musiał biletu do kina, kurwa, kupować. Tak samo nikt nie musiał TVN-u oglądać czy innego i rzeczy, nikt nie musiał włączać telewizora, bo były, kurwa, dymy. A ludzie lubią oglądać gorszych od siebie, śmieszne rzeczy. Tak to jest.